Cześć, ja jestem Kamil i witam was w moim kolejnym Zagrajmy W. Dzisiaj, jak widać, będziemy grać w grę Battlefield Bad Company 2. Gra jest z 2010 roku, z marca, z tego co kojarzę. No i postanowiłem sobie w nią zagrać. Jest godzina 9, prawie 25 rano. Wszyscy są w szkole. No ja niestety szkołę skończyłem, dlatego postanowiłem oddać się rozrywce. No i co, wypadałoby zacząć nową kampanię. Wybaczcie, ja dawno temu grałem w tą grę, ale nie wiem, czy przeszedłem, czy nie. Dlatego będę grał na poziomie niskim. Wiem, że to jest jakiś żal i w ogóle, ale po prostu nie czuję się na siłach. Jeszcze jak zwykle męczy mnie kaszel itp. itd. No, i to by było na tyle. Tutaj pewnie będzie jakiś prolog. Jak nie, to nie. Jak tak, to tak. Nie pamiętam. No, który sobie oczywiście obejrzymy. Ja w tym czasie będę cicho. Nie wiem, ile on będzie nawet trwał. Tak więc zapraszam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia za chwilę. Cześć. Hej, coś przegapiłeś, Łew. Jest. A teraz czekamy. Sierżancie, myśli pan, że ta Aurora naprawdę tam jest? Podobno. Podobno, podobno. A ty jak myślisz, Maki? Nie wiem, Faraday. Ale pewnie ty mi powiesz. Ja to widzę tak. My mamy bomby atomowe, szwaby rakiety V2S. To pewnie i Japońcy coś tam mają. Nas interesuje tylko ten naukowiec. Nic poza tym. Sierżancie, drużyna Able jest gotowa. Dobra. Uruchom silnik. Dobra, a więc silnik uruchomiony, jak widać, i płyniemy sobie po naukowca. Jak widzicie, mam polski dubbing. Wszystko jest ładnie, pięknie. I teraz zobaczymy, ile będzie trwało to płynięcie nasze. Jak widać, już napisy mamy. Czyli to będzie taki pseudoprolog. Uhu, fale biją jak tralala. Mam nadzieję, że to długo nie będzie trwało. Nie pamiętam dokładnie, nie pamiętam nic z tej gry. Grałem w nią bardzo dawno temu. Tak więc to będzie taki jakby, no powiedzmy, mój pierwszy raz. No, zdałoby się może podjaśnić grę, ale to już teraz tego nie zrobię. Zobaczymy, co będzie, jak wysiądziemy. Dobra, dopłynęliśmy do jakiegoś mostku. I mamy patrola. Tak fajnie, że oni nas nie słyszeli, dobra. Ale... Japońce! Indiańce! Ale bym go piznął. Boże, jaki język. On mówi drutem kolczastym. Dobra. Ruszaj. Z tego, co dobrze kojarzę, tu w dubbingu mówi Cezary Pazura. Raczej nie teraz, ale wcześniej. Wcześniej, później będzie. Jak widać, rozwali naszą jedną drużynę. I podobają mi się te właśnie słowa, ich przekleństwa itp. itd. Łoj, chyba nas wygryli. Dobra, jak widać, jesteśmy pod wodą. Ja żyję! Tak fajnie, że nas nie trafili, nie? A tamtych wysiekali wszystkich. Mamy zapisywanie. Po wszystkim. Ktoś oberwał? Nie, ja żyję. Able, nikt nie przeżył. Okej, teraz wszystko w naszych rękach.
Super, też się cieszę. Mieli zacząć o 6. W samą porę. Dali nam sygnały świetlne, jeśli wiele to przetrzymają, to mogą sobie zatrzymać tego strajcę. Ruszamy! Dobra, więc wstęp jakiś już mamy za sobą. Tak więc dobrze by było teraz sobie zapisać, żeby już coś takiego było początek. Dobra, ja sobie teraz zapiszę i widzimy się za chwilę. Tak więc do zobaczenia, cześć.